Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj pomysł na szybkie śniadanie, takie kilka minut do przygotowania, a potem całą pracę przejmuje na siebie piekarnik. Więc wtedy, kiedy chcę wyjść szybko z domu, to śniadanie się nie sprawdzi, chyba że przygotuję je wieczorem i rano tylko podgrzeję lub zjem na zimno. Ale kiedy mam poranek w domu, to mogę zaraz po wstaniu przygotować sobie śniadaniową zapiekankę, zająć się porannymi czynnościami i 20-40 minut później mogę spożywać pyszną, odżywczą, zapiekaną owsiankę. Banalnie prostą i szybką do przygotowania, pięknie pachnącą i naprawdę na długo sycącą. Będzie bardzo szybko i bardzo prosto, bo jest to kolejny film nagrywany bez statywu, czyli jedną ręką, co tylko potwierdza, że danie jest banalnie proste do przygotowania. To co? Zainteresowanych serdecznie zapraszam. Przepis i składniki jak zawsze na www.skutecznie.tv. A teraz zaczynamy. Start! Do szklanego pojemnika żaroodpornego. To jest takie małe pudełko, znaczy takie większe pudełko z pokrywką do przechowywania żywności, ale jednocześnie ten pojemnik może być wstawiany do piekarnika, więc jest naczyniem żaroodpornym. A dlatego biorę mały, że będę to śniadanko zapiekała w małym piekarniku, żeby nie rozgrzewać dużego. Oczywiście można skorzystać z kilku mniejszych naczyń żaroodpornych lub sięgnąć po jedno większe i zrobić z podwójnej porcji, bo to ten posiłek bardzo fajnie się przechowuje w lodówce, więc można go zrobić z wyprzedzeniem, a nawet zamrozić. No dobra, u mnie małe. Do pojemnika wsypałam jedno opakowanie mrożonych jagód i znowu alternatywa. To mogą być dowolne ulubione owoce. Ja sięgam po mrożonkę, po prostu otwieram paczkę mrożonych owoców, wrzucam do naczynia i dosypuję tutaj teraz łyżeczkę mąki ziemniaczanej i mieszam z owocami, dlatego że podczas pieczenia owoce puszczą sok i ta mąka zaciągnie ten sok, tworząc taki pyszny owocowy sosik. No to mąka i mieszamy. Do miski wkładam jednego dojrzanego banana, u mnie taki dość spory, rozgniatam go widelcem i za chwileczkę dodam tutaj masło orzechowe, syrop klonowy oraz płatki owsiane. U mnie masło orzechowe domowe, taka resztka, jedną łyżkę dodam, syrop klonowy na oko do smaku i jedna szklanka płatków owsianych, biorę górskie. Rozgniatam. Dokładam moje dodatki. Jagody są lekko kwaskowe, więc kruszonkę zrobię słodszą i mieszam całość na taką pastę. Na koniec odrobina cynamonu, bo pomyślałam sobie, że będzie bardzo fajnie pasować do jagód i tak przygotowaną pastę wykładam na moje owoce. Jak sami widzieliście, kilka minut pracy, no bo co, wsypanie owoców, wymieszanie z mąką, rozgniecenie kilku składników na takie ciasto owsiane, układam do naczynia i zapiekam. Tak to wygląda. Z alternatyw smakowych, które często robię, to do tej kruszonki można dodać posiekane orzechy, posiekane pestki słonecznika, dyni, coś chrupiącego generalnie. I ja teraz posypię to słonecznikiem, delikatnie wcisnę w kruszonkę i wstawiam do pieczenia. Ponieważ ja piekę we frytownicy, którą traktuję jako mały piekarnik, zatem jest tutaj mało powierzchni plus termoobieg, więc wszystko dość szybko się piecze, to ja piekę przez 20 minut w 160 stopniach Celsjusza. W tradycyjnym piekarniku piekę taką owsiankę 30-40 minut, może po prostu obserwuję, kiedy kruszonka ładnie się zapiecze i osiąga pożądany stopień zrumienienia. No i po 20 minutach wygląda tak, pachnie obłędnie, jagody puściły sok. I zostawiam to teraz na kilka minut, po czym na ciepło podaję lub zostawiam do całkowitego ostygnięcia i wtedy podaję jako taki swoisty placek, na przykład do kawy. Na zimno też smakuje bardzo dobrze. Pięknie zrumieniona, można porcjować i podawać, bo to rzecz jasna jest za duża na jedną osobę, więc ja zazwyczaj połowę jem na śniadanie, a połowę zostawiam sobie na później lub szykuję taką zapiekankę śniadaniową z myślą o dzieciach i to właśnie dla dzieci. Dzielę na dwie porcje, przykładam do naczyń i podaję z czymś białkowym. U mnie skyr, jedno pudełeczko skyra na porcję. To jest taki jogurt typu islandzkiego o większej zawartości białka. Przypuszczam cynamonem lub kakao lub siekaną czekoladą i można podawać. Smacznego! Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeśli tak, to przepis i składniki, wszystko precyzyjnie rozpisane krok po kroku oraz wszelkie alternatywy, które stosuję w praktyce, znajdziecie jak zawsze na blogu Skutecznie.tv. Bezpośredni link jak zawsze w informacjach pod filmem, więc serdecznie zapraszam. A teraz jak zawsze w tym miejscu dziękuję za uwagę, za dooglądanie do końca. Przypominam o subskrybowaniu kanału oraz o wciśnięciu tego dzwoneczka przy przycisku subskrybuj, bo tylko dzięki temu pozostaniemy w kontakcie i nie przegapisz kolejnych przepisów, odcinków i inspiracji. Z góry za to dziękuję, przepysznych zapiekanych owsianek Wam życzę, smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!